Cześć witam was wszystkich, bardzo serdecznie, to Main Pack 4.5, wraz z którym składam wam najserdeczniejsze życzenia z okazji nowego 2014 roku, także wszystkiego najlepszego dla was, moi drodzy. A tymczasem, co w tym Main Packu 4.5? Przede wszystkim niewielki przeskok wersji z 1.6.2 na 1.6.4. Ponadto również mamy Optifine'a i parę innych dodatków, o których powiem. Również jak widzicie są te epickie shadery, które dodają naprawdę pięknego efektu temu Minecraftowi. Jak je wyłączyć, bo oczywiście wiem, że nie każdy z was ze względu na sprzęt może sobie na nie pozwolić. Wchodzicie zwyczajnie w shadery i tutaj dajecie opcję None. Wtedy shadery się wyłączą, zatwierdzacie dwukrotnie przyciskiem Done i już tych cieni nie ma. Ja żeby nieco ulepszyć wygląd tego materiału, shadery sobie włączę, no ponieważ dzięki wam na takie super nagrywanie mogę sobie wam pozwolić, za co serdecznie wam dziękuję. Paczka jest oczywiście dla użytkowników premium, jak i non-premium, a link do poprania znajduje się w opisie. Tam również znajdziecie listę wszystkich modów. A dodatkowo również będzie strona z mainpackiem, gdzie właśnie pokażę wam, jak paczkę zainstalować zarówno na wersję premium, jak i non-premium. Jeżeli oczywiście nie chcecie, bądź nie ufacie mi w 100% co do waszego konta minecraftowego, możecie spokojnie grać sobie na non-premium, mi to nie przeszkadza i jest to obojętnie, czy wybierzecie grę na tej paczce premium, czy też non-premium. Serdecznie również dziękuję za naprawdę dużą liczbę pobrań poprzedniej odsłony 4.0. Było, słuchajcie, niemalże 14 tysięcy pobrań, za co jestem wam dozgonnie wdzięczny. No i cóż, chyba powiedziałem wszystko, co trzeba, zatem przyjrzyjmy się modom. Są tutaj również nowe mody, chociażby ten, który widzicie na początku. Jest to mod Animated Player, który dodaje mi kolana, łokcie, no i model postaci jest przede wszystkim ulepszony. Mój skin się troszkę bugował, także musiałem usunąć swój kaptur, którego w tym momencie nie mam. Przez to właśnie, że jakieś były drobne błędy. No przede wszystkim bardzo się cieszę, że jest tutaj wgrany Optifine. Sporo z was o to mnie prosiło. Naprawdę teraz ciężko Optifine'a połączyć z innymi modami. Jak widać, mojemu pomocnikowi się to udało, za co bardzo mu dziękuję. Zatem zobaczmy, jakie tutaj mody mamy. No i oczywiście serdecznie zachęcam do nagrywania na mainpacku. Będzie również utworzona kolejna specjalna playlista widzowie na mainpacku 4.5. Tam oczywiście swoje filmy podrzucajcie. Każdy przyzwoity film, przynajmniej w jakości HD, o odpowiednich proporcjach ma szansę na tej liście się znaleźć, no i zdobyć tym kosztem nieco widzów, no, czego chyba każdy w tym momencie bardziej lub też mniej chce. Jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie mainpacka. Jeżeli nie będziecie wiedzieli, jak tutaj przełączyć modyfikację Not Enough Items, która standardowo pokazuje receptury, ale wy możecie mieć włączoną również wersję cheatowania. Jak to zrobić? Wbijamy sobie w opcję, następnie Inventory i tutaj powinniście mieć Cheat Mode. Cheat mod przestawiacie sobie na Recipe mod i teraz już macie pokazane tutaj z boku recepturki. Z racji tego, że jestem na game modzie, ich nie ma, ale na survivalu będziecie mieli wszystkie dostępne tutaj receptury itemów. Także to jest spoko. No i przejdźmy zatem do tych głównych modów. Zatem Biomes of Plenty to ten wielki mod, który dostarcza nam około 60 nowych biomów, a wraz z nim różne itemsy. Wszystko oczywiście możecie sobie zobaczyć googlując Biomes of Plenty w wyszukiwarce Google, czy też czymś innym. Kolejny wielki mod, Lord of the Rings, dodaje kompletnie nowy świat. Jak do niego się dostać? Wystarczy, że na głębokość jednej kratki zrobicie... wrzucicie po prostu lawę na głębokość jednej kratki, do niej wrzucacie specjalnie skraftowany pierścień. No i przenosicie się do tego epickiego świata, w którym jest naprawdę masa nowych biomów, sporo itemków, nowych mobów, fantastyczne lokacje, także zapraszam do zapoznania się z tym światem. Następnie Tamcraft 4, który dodaje nam sporo magii do naszego świata, także różne magiczne przedmioty, no i sam element magii już dodaje naprawdę sporo uroku tej paczce. Kolejnym wielkim modem jest Twilight Forest. Chyba każdy z nas powinien znać tego moda. Kolejna wielka lokacja mrocznego lasu, w którym to będziemy mieli okazję stoczyć bój z bossami oraz innymi stworami. Następnie Armor Movement, czyli przydatne wyposażenie takie jak łyżwy, dzięki którym poruszamy się szybciej po lodzie, ponton, dzięki któremu nigdy nie utoniemy, czy też czapeczka ze śmigłem, która zredukuje nasze obrażenia upadku. Następnie Bibliocraft, modyfikacja, którą również przedstawiłem jakiś czas temu na moim kanale, dodaje spore ilości wyposażenia całkiem przyzwoitego do naszego domu. Jak sami widzicie, są to różnego typu półki, specjalne na książki również półki na miksturki, czy też chociażby takie oto okularki, w których nasza postać wygląda całkiem przyzwoicie. Kolejny ciekawy mod to Battle Gear 2 mod, który dodaje nam sporą liczbę nowego ekwipunku oraz pozwala korzystać z dwóch rąk. Tutaj mała podpowiedź.
wbijcie sobie jeszcze do ustawień kontroli, ponieważ tutaj jest mały problem. Inventory Tweaks nieco się miesza z tą modyfikacją, także dobieranie itemków proponuję domyślnie przestawić na taba. Oj, tutaj coś było special. Nie wiem, co tutaj był za klawisz, mniejsza o to sobie to później ustawię, dajmy na to, że tutaj będzie J. No i możecie sobie niektóre sterowanie tutaj ogarnąć, ponieważ niektóre modyfikacje używają tych samych klawiszy, tab raczej na singlu nie będzie potrzebny, także dobieranie jakby tych dwóch broni i korzystanie z dwóch łapek będziecie mieli pod klawiszem tab, jeżeli sobie oczywiście coś takiego ustawicie. Możecie również wbić do ekwipunku, kliknąć tutaj Battle Gear i dołożyć na przykład dwie bronie. Także możecie jednocześnie walczyć za pomocą tarczy i miecza, co jest naprawdę spoko. Tak jak widzicie, również są te wszystkie receptury itemsów, o których mówiłem, także wystarczy nam coś kliknąć, aby otrzymać recepturę craftingu. Także przechodząc dalej, kolejna modyfikacja, która daje nam spore zasoby, wyposażenie, jest to Weapons Mod. Ten mod już pojawił się na masakrze, bardzo mi się spodobał, także również postanowiłem dodać go do mojej paczki. Muszkiety, kusze oraz halabardy, między innymi takie wyposażenie możecie znaleźć wraz z tą modyfikacją. Bardzo kolejny ciekawy mod to modyfikacja Backpack, która daje nam oczywiście, jak widzicie, sporego rodzaju plecaki, które służą nam za pewnego rodzaju skrzynię, którą oczywiście możemy przechowywać w ekwipunku, co daje nam możliwość tworzenia niemalże nieskończonej liczby przedmiotów wraz z nami. No i teraz nieco te mniejsze mody. Jest jeszcze jedna modyfikacja, o której zapomniałem wspomnieć. Jest to oczywiście, słuchajcie, modyfikacja, która daje nam sporo mebelków, także również będziecie mieli szansę umeblować swoje mieszkanie według własnych potrzeb. No i te mniejsze mody. Decapitator, który pozwala nam szybko ścinać drzewa. Damage Indicator, który pokazuje stan życia mobów. Nie wiem, czy tą świnkę dosięgnę. No, chyba stąd nie, ale trudno. Infernal Mobs to modyfikacja, która nadaje specjalne efekty bojowe mobom. Te oczywiście są trudniejsze do pokonania, ale w zamian za to wyrzucają całkiem przyzwoity looting, nawet diamentowe itemsy. Enchanting Plus, nowy system enchantowania, gdzie w łatwy i prosty sposób możecie sobie enchantować wasze bronie. Race Minimap to jest oczywiście ta minimapka, która znajduje się w prawym górnym rogu. Team Fortress 2 Teleporter, możliwość kraftowania teleporterów, które przerzucą was z punktu A do punktu B. Morphelage Biomes to modyfikacja, która spawnuje nieco więcej wiosek NPC-tów, bo moim zdaniem jest ich dosyć mało, oczywiście na tym normalnym generatorze map. Inventory Tweaks to właśnie modyfikacja, która za pomocą klawisza R pozwala wam sortować itemki. Animated Player Mod to jest rzeczywiście ten superowy mod, który jak widzicie dodaje nam takie fajne animacje. A najfajniejsza jest chyba animacja pływania, tu jest chyba zbyt płytko, żeby to wam zademonstrować, ale normalnie fajnie nasza postać pływa. Także dając sobie dobrą kamerę, przejdźmy do ostatnich trzech modów. Jest to ten Shader Mod, jak widzicie naprawdę fajne cienie do gry, tylko trzeba mieć naprawdę dobry sprzęt, żeby móc na takim modzie sobie pograć. No i to Nei, to jest to Not Enough Items, czyli receptury craftingu. Ponadto Hat Ini, czyli wszelkiego rodzaju statystyki, tak jak godzina, wytrzymałość naszej broni, czy tej zbroi, lub możliwość sprawdzenia, ile każdy posiłek przywraca głodu. Także moi drodzy, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tej paczki. Oczywiście, tak jak mówię, śmiało pobierajcie, ponieważ łącznie wszystkie main packi, słuchajcie, pobraliście niemalże 37 tysięcy razy, czy nawet 38 tysięcy razy, co jest naprawdę ogromną liczbą jak dla mnie i bardzo się cieszę, że tak chętnie tą paczkę modów pobraliście. Mam nadzieję, że tym razem również pobijemy rekord i będzie chociażby to 15 tysięcy pobrań tej paczki. Także każdemu z was dziękuję za obejrzenie. Miło, jakbyście również zostawili kciuka w górę, który na pewno mnie uszczęśliwi. No i jakoś częściowo wynagrodzi czas poświęcony przy tworzeniu paczki, ale to również bardziej podziękowania dla mojego pomocnika, który oczywiście całą paczkę stworzył. Ja dla was ogarnąłem to miejsce prezentacji, no i dobierałem mody. Także z mojej strony, moi drodzy, to wszystko. Życzę miłej gry na tej paczce. Niech wam sprzyja i niech przyniesie wam sporo radości w nadchodzącym roku. Także moi drodzy, to wszystko z mojej strony. Cieszcie się tą paczką, jest ona dla was. Ja się już zbieram, zatem trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.